Witajcie drodzy kochani, ja też chciałbym dzisiaj wspomnieć, jako że jest lato, jest ciepło, w niektórych krajach jeszcze wszyscy są na plażach. Jaki wpływ ma kąpiel w wodzie z solą na plaży? Otóż kąpiel w wodzie z solą oczyszcza nas z negatywnych wibracji. Osoba, która na co dzień styka się z innymi ludźmi, pracuje w biurze, z komputerami, z jakimiś telefonami, z historiami właśnie elektronicznymi, zachęcam te osoby właśnie do kąpieli, czy to jest Morze Bałtyckie, czy to jest Morze Śródziemne, czy to jest Atlantyk, gdziekolwiek, drodzy kochani, możecie po prostu bardzo prosto ubrać się w spodenki, wejść do plaży, na plażę, pokąpać się, wykąpać się w wodzie z solą, dzięki czemu pozbędziecie się niepotrzebnych energii, niepotrzebnych wibracji, które właśnie jakby zakumulowały się w waszym ciele, jakby zgromadziły się w waszym ciele. Możecie po prostu te wibracje bardzo łatwo rozładować poprzez kilkuminutową kąpiel, może ta kąpiel trwać 15 minut, 20 minut, pół godziny. Dzięki takiej kąpieli, drodzy kochani, po prostu w wodzie z solą, po prostu morskiej, możecie trwale pozbyć się negatywnych wibracji. Też takim bardzo pozytywnym systemem do pozbycia się wibracji jest podejście pod wodospad, gdzie woda spadająca właśnie z wodospadu jakby oczyszcza nas z tych właśnie energii, które nie są dla nas pożądane. Oczywiście zachowując wszelkie środki ostrożności, żeby po prostu nie było jakichś większych uderzeń fal, które spadają z gór. Są różnego rodzaju wodospady, są różnego rodzaju miejsca, także ja jeszcze raz chciałbym wam zaznaczyć, że możecie właśnie to z wodospadem zrobić w taki sposób, żeby to było dla was, drodzy kochani, bezpieczne. Takim bezpieczniejszym prawdopodobnie systemem będzie kąpiel właśnie na plaży, gdzie jest ta woda z solą, jest ta woda, która zawiera wszystkie minerały, wszystkie mikroelementy, które są właśnie w oceanie. Tutaj na przykład na Teneryfie jest woda w miarę czysta, w niektórych miejscach, w mniejszych miasteczkach. Także możecie również poszukać spokojnego miejsca gdzieś na Wyspach Kanaryjskich, czy ewentualnie na Wyspach Zielonego Przylądka i po prostu spróbować takiej kąpieli, która, drodzy kochani, was oczyści, spowoduje, że poczujecie się w większej harmonii. Również takim jakby miejscem dla dobrych takich kąpieli jest miejsca, gdzie gromadzi się woda mineralna ze źródeł mineralnych. Są takie źródła w Murcji, w Mula, na przykład Alama de Grenada. Również w Grenadzie występują źródła mineralne z siarką i inne źródła, które są o innych zawartościach, innych różnorakich minerałów. Możecie również skorzystać z mapy turystycznej, poszukać takich źródeł, zapytać się w biurze turystycznym, gdzie takie źródła występują i po prostu spróbować na południu Hiszpanii kąpieli właśnie w takich źródłach. Dzięki czemu również poczujecie się lepiej, ponieważ te źródła tutaj na południu Hiszpanii zawierają odpowiednie minerały, dzięki czemu po prostu możecie poczuć się o wiele, wiele lepiej. A szczególnie osoby, które mają dużo stresu, mają przejścia nerwowe, to właśnie możecie skorzystać właśnie z takiej podróży w Hiszpanii i znaleźć takie źródła na mapie, czy to w Murcji, czy w Grenadzie i po prostu spróbować kąpieli w takich źródłach. Dodam, że w tej chwili te źródła nie są płatne, możecie są wolne, wstęp jest wolny, nie ma żadnych opłat, tak jak w niektórych innych krajach, gdzie są pobierane opłaty nawet za wejście na plażę, jak na przykład w Niemczech, czy wejście na jezioro. To również są w niektórych miejscach w Niemczech pobierane opłaty. Tutaj niestety w takich opłat w Hiszpanii nie ma. To by była taka informacja, ciekawostka dla was. Jeszcze raz chciałbym polecić aronit mineralny, bardzo zdrowy, dzięki któremu możecie poczuć się lepiej, możecie czuć się zrelaksowani, wyciszeni. Ten aronit likwiduje, neutralizuje promieniowanie, które pochodzi od komputerów, telefonów komórkowych, od pulpitów elektronicznych, jest bardzo efektywny. Ja jeszcze raz, drodzy kochani, zachęcam was do zakupu na linku pod YouTube'em i to by było na tyle. Aż do następnego programu.